Cześć, witajcie. Słuchajcie, chcę poruszyć temat Audi, generalnie pojazdu grupy Volkswagena. Przede wszystkim powiem Wam na początku tak, dobry zwyczaj nie pożycza. Jak ktoś chce Wam pożyczyć samochód bardzo chętnie, to pamiętajcie, że coś ma na rzeczy. Potrzebny mi był samochód, pożyczyłem go, no i słuchajcie, no niestety, ktoś już chyba dobrze wiedział, ale nic na to nie poradzimy teraz. Co się, słuchajcie, stało w drodze? Kontrolka, ta, która jest od kierownicy tutaj, dokładnie ta, zaświeciła się na czerwono, zaświeciła się kontrola trakcji, zaświeciła się silnik. No i przede wszystkim, gdyby nie to, że tylko świeci, to tam kij, natomiast gdyby nie to, że padło wspomaganie, a kierownica się ni cholery prawie nie da ukręcić, to byłoby wszystko ok, no. Także słuchajcie, generalnie co? Cała grupa Volkswagena, jaki pojazd by nie był, chcę się z wami podzielić tą wiedzą, co może się stać, co mogło się stać, jeżeli tego wspomagania nie ma. Na pewno, słuchajcie, co? Jeżeli samochód był jeżdżący i podczas jazdy się to stało, to nie stało się, że zagubiło kierownicę, zagubiło kąt i tak dalej, czyli wszystkie ustawienia, tylko nastąpiła usterka. No i słuchajcie, co zrobić? Próbujemy się połączyć, zaraz zobaczymy. Próbujemy się połączyć tym, co mamy ze sobą pod ręką. Czyli tak, silnik nas bardzo nie interesuje. No nie mam nic innego, ale coś tam może odczytamy. Wchodzimy w ABS. No i tu już jest chyba rocznik. Nie wiem, też jakoś po 2000, 2006-2007. No i wchodzimy po kanie. No i zaraz zobaczymy, co będziemy mieli. O, już mamy odpowiedź ze sterownika. Dobra, sterownik ABS-u się połączył. Bo pamiętajcie, sterownik ABS-u połączony jest ze sterownikiem kierownicy, bo to jest kontrola trakcji. O, już w tym momencie mamy komunikację, zaświeciła się żółta kontroleczka, ta, która pulsuje, czyli pokazuje nam, że aktualnie jest komunikacja między tym ABS-em. Ale dobra, co by nie było, słuchajcie, sprawdzamy dalej, bo jakoś cholera jasna, trzeba tym pojechać. No i co? No i mamy jednostka kontrolna wspomagania kierownicy J500. Zobaczymy, czy możemy to skasować. Czyli super. Już jestem bardzo zadowolony, bo komunikacja jest z pompą w porządku. A stały błąd jest kierownica, jeżeli się zaświeciła się na czerwono, to znaczy, że jest to już błąd krytyczny. No to dobra, zobaczymy, co nam powie tablica wskaźników. Kodów usterek nie ma, czyli to są tylko w ramkach rzeczy. Dobra, w takim układzie, słuchajcie, lecimy dalej. Z czym możemy się połączyć? Myślę, że powinniśmy znaleźć wspomaganie kierownicy. Mamy. Powinniście znaleźć takie coś. 16 blok w każdym dowolnym komputerze. No i zobaczymy, co tutaj mamy. Na aktualną chwilę mamy brak kodów. Tu mamy bloki pomiarowe. Zaraz zobaczymy. Jakiekolwiek w ogóle mamy, czy mamy napięcia. Funkcje są niedostępne. W każdym bądź razie świeci J500 i jak pamiętam dobrze, no to chyba będę bardzo niezadowolony. Bo w tych samochodach jak się zaświeci J500 i kontrolka na czerwono, to problem mamy ze wspomaganiem, tym, które się znajduje na dole. No i zaraz się okaże, jeszcze raz połączymy. Generalnie, jeżeli chcecie odczytać każdą grupą dowolną, jakikolwiek byście komputer nie mieli, powinien się Wam połączyć. Zobaczymy, co sterownik silnika, co ma zapisane. O, połączyliśmy komputer nie po kanie. Nie będziemy czekali długo, jeszcze raz resecik. Wiem, że może Was tutaj zatruwam, ale
Chcę, żebyście po kolei wiedzieli mniej więcej, co można sobie samemu gdzieś tam na drodze zobaczyć, sprawdzić, żeby gdzieś tam niepotrzebnie nie jechać. Dobra, w silniku nie mamy nic zapisane. Skrzynia biegów manualna, czy nas to nie interesuje. Natomiast kurczę, obawiam się, że mamy problem tylko i wyłącznie z maglownicą na dole. I zaraz zobaczymy, co mamy w bloku. To są bloki wyjściowe na hamulce. Zaczepią się pompy ABS-u, dlatego że ona jest bardzo mocno połączona jako kontrola trakcji ze wspomaganiem. No właśnie. Czyli nie mamy już operacji, widzę. Dobra. Szkoda, będzie szukać. W każdym razie błędy się nie kasują. Czyli i dopisać się też nie będzie dało. No i dobra. W takim układzie, jeżeli tak to wygląda, że mamy ten błąd, to musimy zaraz sprawdzić, co się dzieje nam pod spodem. Dobra. Słuchajcie, sprawdzamy bezpieczniki, ustalamy, czy do pompy wspomagania, bo tam jest pompa wspomagania, jest w maglownicy. To generalnie nie jest jako pompa, bo to jest wspomaganie elektryczne. Ale ja mówię, żeby to zrozumieć. Tam jest silnik na dole. Idę sprawdzać bezpieczniki. Jeżeli bezpieczniki mamy wszystkie i napięcie nam dochodzi, no to już mamy najgorsze przed sobą. No i dobra, idę no po i sprawę, słuchajcie, spotykamy się za wszystko chwilę. Sprawdzone i niestety stało się najgorsze z możliwe. I teraz wam powiem rzecz jaką, która się może każdemu przydać. Pod spodem siedzi maglownica, tu, która jest ze wspomaganiem. Już była, widzę, nawet robiona. No i słuchajcie co, tu są te kostki. O, tu są te kosteczki, które są komunikacją do tej pompy. I okazało się, że po wypięciu tego pieroństwa w środku jest zielone. Po podglądnięciu kamerką, no niestety okazało się, że wtyczki są zielone, czyli do środka dostała się woda. Trafiło się to akurat mi. Taki zwyczaj, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. No także słuchajcie co. Niestety, trzeba całą maglownicę zrzucać. Dobrze, jestem gościnny tutaj. Ale kupę roboty muszą chłopcy zrobić, żeby się dało cokolwiek zrobić. Także niestety, sanki całe do zrzucenia. Wspomaganie już, koła są wypięte. Także jak ktoś ma błąd 013-09, a zasilania wszystkie posiada, no to niestety ten komunikacja J500 znajduje się tu w środku. Także ma problem tutaj z tą pompą. Także powodzenia przy naprawie. Myślę, że filmik się komuś przydał. A jak się przydał, to łapeczka w górę. No nie życzę powodzenia, bo to nikomu nie jest miła. Taka usterka, ale cóż, zdarzyło się. Myślę, że komuś się przyda. Także jak macie coś takiego, to nie szukajcie dziury w całym. Rocznik 2007 się okazało. No i niestety siedzi. Także powodzenia jeszcze raz. No i cóż, do zobaczenia, ale nie w takich chwilach.